Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, redaktorze Krzysztof. Jaki to mój czas? To czas jak zwykle Państwa i mojego gości. Dorota. Takie piękne imię. Piękne, prawda? Mm-hmm. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Kozłowski, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Jak nastroje w ogóle? No tak, Państwo jacyś tacy smutni. Trochę. Nie, no wiosna jest. Ja przecież uśmiecham się do Pana redaktora. Nie, to wiosna to wy w sercu chyba macie. A to zawsze. Na zewnątrz też jest. Życie w astezie i w skromności już Państwu nie jest obce? Już znacie założenia, czy nie? No chyba tutaj pani poseł powie, jakie są założenia, bo my wiemy tylko o 20%, ale nie wiemy, czy od brutto, czy od netto, czy jest. A dlaczego od brutto, czy od netto? No to jest różnica. Od całości, tyle. Od całości, czyli od brutto. No to teraz tylko teraz trzeba wziąć kalkulator i wynagrodzenie i dieta. No dieta nie jest wynagrodzeniem. No ale ja mówię, że jest i wynagrodzenie, aha, i oprócz tego jest też dieta. No wynagrodzenie parlamentarzysty to ile? 9900 zł. To jest to takie zasadnicze, tak? No tutaj zależy od tego, jakie dany poseł ma komisję, bo niektóre komisje są płatne, jak chociażby komisja ustawodawcza. Jaką funkcję ma w komisji, czy przewodniczący, czy wice, więc jest różnie. Ale jeśli poseł nie ma żadnej płatnej komisji, ani nie ma żadnej funkcji w komisji, która jest prezydialną, no to będzie miał, no, tak jak pan poseł powiedział, pan rektor powiedział, około chyba 6 000 zł. Rozumiem, że to już casting się na posłów zaczął. Już co, już nie ma. A to będzie tak lukratywna w tej chwili funkcja, że moim zdaniem będzie dużo zainteresowania w mediach. Panie pośle, pani poseł, ale wczoraj ja słyszę właściwie każdego posła, który próbuje mnie przekonać, że on poszedł do polityki nie dla pieniędzy. Znaczy to jest taka, ja bym odesłał wszystkich zainteresowanych, powstała kiedyś taka lista wszystkich posłów, którzy na przejściu do Sejmu zyskali i tych, którzy stracili. Ta druga lista pokazuje, że ktoś przed wejściem do Sejmu miał dochody większe, a teraz ma mniejsze. To ja zapytam mam od razu, zaszczyt która, być na tej drugiej liście. Która, no właśnie, która lista jest dłuższa, która jest krótsza? One są porównywalne. Czyli powiedzmy po połowie można Sejm podzielić posłów, że jedni stracili na wejściu do Sejmu, inni z pewnością zyskali. Ale czyli pan misja. Poseł rozumiem, stracił, a pani poseł troszkę zyskała, straciłem. Czy straciła? Panie pośle, ja, znaczy pani pośle, widzi pan, to jest Boże, jakieś... Boże, co wy żeście zaczęli dzisiaj? Znaczy jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy. Ja w tych kategoriach nie będę rozpatrywać propozycji Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że ja od początku jestem posłem zawodowym, niemniej jednak jestem rzeczywiście związana z działalnością gospodarczą, którą prowadził świętej pamięci mój mąż i ja mam świadomość ciężkiej pracy przedsiębiorców, oglądania każdej złotówki i zarabiania na siebie. W związku z tym ja jako ustawodawca też mam świadomość i miałam świadomość, jak to się przekłada na działalność gospodarczą, ale akurat jak mnie pan pyta, to ja nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ ja, można powiedzieć, do polityki dołożyłam, a nie z niej skorzystałam, bowiem jeżeli pan chce cokolwiek zrobić, to pan musi również w to zainwestować. Jeżeli pan zakłada stowarzyszenie, jakąś fundację, jeżeli pan chce przebić się nawet jako polityk, a powiernictwo polskie takie było z tematem trudnym, to również jako polityk często tworzy się stowarzyszenia i różnego rodzaju współpracuje się z różnego rodzaju organizacjami, żeby temat nawet zaistniał. W związku z tym, no ja tutaj jestem przyzwyczajona raczej do wydatkowania pieniędzy na politykę. Moja sytuacja oczywiście po śmierci męża się trochę zmieniła. Może nawet bardzo. No niemniej jednak to są sprawy związane z pieniędzmi. Polityki się nie da uprawiać bez środków, bo jeżeli mówimy o prowadzeniu biura poselskiego i osoby do nas przychodzące mówią, proszę mi skserować, proszę mi zatrudnić adwokata, proszę... Nie obrażą się państwo na mnie, jak użyję takich sformułowań z internetu, konkretnie czy z Facebooka, czy z Twittera, albo języka młodzieżowego? Ależ proszę bardzo. Nieźle Kaczyński zaorał wczoraj, nie? Znaczy to jest takie... Ja nie uważam, żeby zaorał. Jeżeli, ja powiem tak, jeżeli rzeczywiście będziemy poważnie do tego wszystkiego podchodzić, to ja bym to rozpatrywała raczej podejdźmy na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, wydawałoby się, że jeżeli zadbaliśmy o przychód 40 miliardów do budżetu państwa,
to w pewnym momencie nagroda, tak jak wszędzie, czy premia się należy za coś, co się dobrze zrobiło. Ale Platforma twierdzi, że się nic nie należy. Gdyby, Nowoczesna też twierdzi, że się nie należy. Jeżeli pan powie, że do budżetu utraciliśmy wpływy 300 prawie miliardów z racji na to, że VAT był nieściągalny z różnych przyczyn, dla których powstała komisja śledcza, to wydaje mi się, że to tak nie przemawia, jak to, gdy pan powie, że ministrowie poprzez nagrody mają 5000 więcej miesięcznie. Pani poseł, a ma pani świadomość, że PR-owo... Ja myślę, że zrozumienie i PR-owo, a ma pani poseł świadomość, tak, że PR-owo, ja że się rząd zgadzam. Przegrał tę batalię? W związku z tym właśnie zmierzam do tego, że jeżeli jest to nieakceptowalne społecznie, to my potrafimy, zresztą nie pierwszy raz, albo się cofnąć, wycofać, czy zmienić zasady funkcjonowania. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że my potrafimy to zrobić. Jeżeli to jest społecznie nieakceptowalne, to rzeczywiście nasza propozycja i propozycja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo uzasadniona. Znaczy prezes Kaczyński powiedział vox populi, głos ludu. I my w ten głos ludu wsłuchując się spojrzeliśmy w taki jeden sondaż. I vox dei. I taki jeden sondaż był na temat subwencji. 70% społeczeństwa chce likwidacji subwencji partyjnych. I jasne, Kukiz 15 o to apeluje od początku naszej bytności w Sejmie. I mam nadzieję, że w tej sytuacji oszczędności, tak daleko idącej reformy finansów, administracji szeroko pojętej, będzie pełna zgoda i Prawa i Sprawiedliwości, i prezesa Kaczyńskiego, aby subwencje dla partii zlikwidować. Bo tych subwencji nie kto inny jak Platforma Obywatelska w tamtym tygodniu sobie wynajęła billboardy, wynajęła busy i zaczęła jeździć po miastach, prezentując ministrów rządu czy Prawa i Sprawiedliwości. I wyrzucili pieniądze w błoto, i czy nie? I to jest pokazana schiza polskiej polityki, mówiąc dosłownie. Platforma, wykorzystując subwencje, czyli nasze pieniądze, jeździ po Polsce, oskarżając rząd Prawa i Sprawiedliwości o sprzeniewierzenie. Na co w reakcji prezes, a ja wam pokażę i wam zabiorę pensję. Ja się z panem nie zgadzam, bo znacznie lepiej jest rozliczać przejrzyste dofinansowanie partii politycznych, niż chodzenie, żebranie i proszenie i potem uzależnienie, które można być posądzonym od różnego rodzaju właśnie grup przedsiębiorców, czy też innych środowisk, gdzie wyciąga się rękę, jak to robił właśnie pan Petru i chwalił się, a potem nie mógł nawet rozliczyć tych pieniędzy. W związku z tym ja uważam, że bardziej czytelne jest właśnie subwencja, której trzeba się rozliczyć. Natomiast na co państwo wydajecie pieniądze i czy będziecie, bo nie jesteście partią, więc u was każdy może mówić co chce i to tak zawsze antysystemowo, mimo że jesteście w parlamencie, to jest to trochę niespójne. W związku z tym ja mimo wszystko optuję przy tym, żeby jeżeli mówimy o partiach politycznych, to ta czytelność i rozliczanie się z subwencji, którą dostaje partia polityczna, jest bardziej czytelna. A ja tak od siebie bym zaczął. Od siebie warto sobie mówić. Nie bierzemy subwencji, Kukiz 15 nie bierze tych pieniędzy. Jako poseł pracuję z pieniędzy, które dostaję na biuro i z pieniędzy, które dostaję jako poseł. I proszę mnie prześwietlić na wszystkie strony. Ja nie potrzebuję więcej pieniędzy. Ja nie chcę żadnych subwencji. Ja sobie z tymi pieniędzmi, które dostaję w ramach prowadzenia działalności poselskiej, dobrze radzę. Ale gdybyście się tak prześwietlali wszyscy... Ale partia polityczna i kluby poselskie polegają na tym, że się jednak gra w pewnym zespole. To jest mniej więcej tak. To jest też takie udawanie, że my jesteśmy... Przepraszam. Jesteśmy antysystemowcami. Wykorzystacie z tego systemu. To jest udawanie. Nie korzystamy z subwencji. Ale na przykład korzystacie z takich przywilejów, które są dla władzy. Czyli na przykład marszałek Tyszka. No i? Ma samochód służbowy, ma kierowcę służbowego, ma paliwo służbowe. To każdy marszałek. To już jest w takim razie w systemie. Może z tego zrezygnować. Teraz macie dalej. Każdy z was posłów, którzy są spoza Warszawy, a nawet są niektórzy tacy, że mieszkają w Warszawie, a też dostają dodatkowe pieniądze na to, żeby albo sobie mieszkanie wynająć, albo mieszkać w hotelu sejmowym. Mieszkamy w hotelu, jak każdy... Ale nie korzystacie państwo z przywileju, nie płaci podatki. Z subwencji, nie przekierowujmy dyskusji Państwo korzystacie i z pociągu, i z taksówek, i z telefonów, Może inaczej, na co wydajecie? Proszę nie być zakłamany, naprawdę. Na co wydajecie pieniądze subwencji? Ja wam powiem, na co wydajecie. Proszę nie być na billboardy, ale mamy na do tego prawo. No tak. Mamy prawo do tego, żeby iść do wyborców i informować im. To jest bardzo potrzebne, ponieważ właśnie od tego, to jest właśnie bardzo ważny element funkcjonowania polityka, że żeby informować, trzeba wyjść do ludzi i jako partia polityczna również informować o tym, co się robi
i organizować wszelkiego rodzaju akcje, które należą do nas jako do polityków w ramach akcji informacyjnej i nie tylko. Żadnych innych. Więc gubicie się państwo w zeznaniach i właściwie jesteście sprzeczni w tym, co mówicie. Jesteście niby antysystemowi, ale bardzo chętnie korzystacie z tych pieniędzy, które są właśnie w ramach funkcjonowania parlamentarzysty. Ile kosztują oszczędności na posłach? Przeliczmy to kwotowo. Wiecie państwo, czy nie bardzo? Około chyba bodajże 2 milionów, tak? Czy coś tam może więcej? Nie, no chyba więcej. A może 20, przepraszam, bo to jedno zero mi nieładnie tu uciekło. A subwencje ile kosztują nas jako podatników? Kilka razy więcej. Więc dlaczego tutaj mówimy o rzeczy, która jest mniejsza, oszczędzając, czyli nie zabierając większej, która społeczeństwu da więcej. Ja bym się skupiła na miliardach, które nie będą z przychodem budżetu państwa, jak to w tej chwili odzwierciedla, będzie odzwierciedlać komisja VAT-owska. Jest prawie w całej, no wynosi prawie tyle, co budżet Rzeczpospolitej i ja bym się raczej nad tym skupiła, niż na, przepraszam, 2 milionach złotych, które świata nie zbawią. A propos komisji VAT-owskiej, to sukces Kukiz 15, czy nie? A państwo po prostu korzystacie, nie da się się ukryć sukces tych wszystkich 15 profitów. Oczywiście jest w tym przypadku jasny i wyraźny. Choć co patrzy, Kasia, ten sukces rok czasu, ale sukces jest. Prawo i Sprawiedliwości podjęło temat i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Należy to tę komisję jak najszybciej poprzeć, żeby ona weszła do działania. Troszkę może bym poszedł, jeśli chodzi o jej czas, który obejmuje do roku 2017, bo uważam, że jeśli będzie tak, jak jest w tej chwili w projekcie, to będzie zaraz oskarżone Prawo i Sprawiedliwość, że komisja jest wymierzona w PO. 2007-2015, tak, czyli tak, rozszerzenie do 2017. Tak, tak bym to zrobił z powodów takich, żebym nie bronił tego obecnego projektu tym, że w tej chwili, powiedzmy, jest lepiej, ale dlatego, żeby i to jest troszkę PR-owo, nie ukrywam, wytrącić oręż Platformie z ręki, żeby nie mówiła, że tak, komisja powstaje tylko po to, żeby im dopiec. Ponieważ pani poseł Arciszewska będzie tendencyjna, to zapytam się pana. Mhm. Skąd pan wie, jaka ja będę? No, ja już wiem, jaka będzie odpowiedź. Z góry zakładam. Nie jest tak, że ja jestem wszechwiedzący, ale ja jestem inaczej. Potrafię przewidywać, jakie odpowiedzi będą z ust Platformy, PiSu i jeszcze Nowoczesnej. Czy według pana posła? Pani poseł, nie pisze mi scenariusza pan redaktor Klernak. Pani poseł Izabela Leszczyna. Miała rację mówiąc, że to są jakieś wydumane, wymyślone afery PiSu, w ogóle dotyczące działalności Platformy. No to ja tendencyjna, no chyba prawda bym no, tu pani, ale chciałbym zadać pytanie. Pani poseł Leszczyna daleko odbiegła od rzeczywistości w tej swojej retoryce. Absolutnie nie ma pani poseł Leszczyna racji. Znaczy się udowodnienie tej tezy. No, na dowodnienie. Lista w internecie, proszę. Bo w sumie pani poseł Leszczyna ma rację. Afera hazardowa, no nie ma żadnej afery hazardowej, nikt nie siedzi. Żadnych konsekwencji no tak, tego nie ma. To jest prawda, to jest konsekwencja grzechów zaniechania od wielu, wielu, wielu lat w polityce, że po różnych aferach, które wychodziły, nikt jakoś nie ponosił konsekwencji, nikomu włos z głowy nie spadł. Mam nadzieję, że to jest koniec, że w końcu ktoś... Proszę, jaki sprytny były premier Tusk, który o wszystkim wiedział, ale mówił, wierzysz to na swoją odpowiedzialność, tak. Ale on jako premier nie zlecił ani kontroli, znaczy, platforma ani jest... zakończenia trwania afery. Celnicy nie mogli normalnie pracować, a wszyscy ministrowie przecież podlegali byłemu premierowi, więc jeżeli pan mnie pyta, to jest kogo rozliczać. Znaczy, w zamiataniu pod dywan... Ja wiedziałem, że pani poseł od razu takiej odpowiedzi udzieli. W zamiataniu pod dywan trzeba przyznać, że Platforma Obywatelska to są mistrzowie świata i to trzeba i im oddać, tak? Ile afer było i co z tych afer wyszło i gdzie ci ludzie teraz są. Zawsze sobie warto zobaczyć, gdzie dany człowiek, który coś jest tam gdzieś zamieszany, gdzie potem ląduje. I bardzo to łatwo sobie potem sprawdzić, jakie są konsekwencje jego grzechu. Ja teraz też wracając do kwestii oszczędności, jest taka sprawa dość głośna, pracy nad zintegrowanym systemem informacji medycznej, która trwa ta praca od kilkunastu lat. Nie chciałbym pana wybijać z pantołku. Kilkanaście minut temu pojawiła się informacja, że prokuratura umorzyła śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku Rafała Wójcikowskiego. Tak, to jest... powiem w ten sposób, że będąc ostatnio w Zielonej Górze, jechałem z dwójką naszych posłów z klubu, którzy mieli wypadek również, a zajmowali się aferą, sprawą ustawy hazardowej. I opowiadali mi o tym zdarzeniu, które miało miejsce w Warszawie, gdzie w ich samochód uderzył z impetem inny samochód i też bardzo było dziwne zachowanie osób odpowiedzialnych za badanie wypadków. Dosyć dziwna to była historia. Ja nie chcę jako
powiedzmy, druga strona, druga ręka informacyjna przekazywać niesprawdzonych informacji, ale jest to zagadkowe, gdyż trzy osoby, które brały w pracach nad ustawą hazardową, trzy osoby miały wypadek, z czego jedna nie żyje. Pani poseł, wracam teraz do tematów nagród i nie tylko. Hanna Gronkiewicz-Waltz się pojawiła. Nie przed komisją, żeby była sprawa jasna. Miała konferencję prasową i twierdzi, że ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego to nic innego, jak ukaranie przeciwników politycznych. Czyli swojej partii też? Nie. Ja myślę, że pani Gronkiewicz-Waltz to już naprawdę powinna skorzystać z okazji i nie wypowiadać się na ten temat. A co do wypadków, to powiem tak. Ja w swoim życiu i w rodzinie miałam dwa wypadki. I mogłabym naprawdę napisać książkę, jak wygląda wyjaśnianie wypadku, czy morskiego, czy lotniczego w Rzeczpospolitej, bo bezradność, nie chcę tutaj nikogo o nic oskarżać, ale jak się temu przyglądałam, i bezsilność jest po prostu porażająca. Osób, bardzo. Które w tu moim życiu zgoda. Tego doznały. Także zawsze wszystkim, którzy mi na Twitterze źle życzą, życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i aby nigdy im się taka tragedia w życiu nie zdarzyła. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Przy radioodbiornikach. Spokojnego popołudnia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Słuchacz.